Plaża jest praktycznie pusta. Jest teraz po sezonie, nie ma ludzi. Siemanko, zaczynam właśnie mojego vloga z weekendu na Phuket. Przyjechałem właśnie na plażę. Czekajcie, plaży, której nie widać. O, jest za mną. Umówiłem się tu z moim kolegą, z tym Czechem, co tam we wcześniejszym filmiku o nim mówiłem. Bo mówi, że przyjeżdża tu powyrywać jakieś dziewczyny. A że on to jest magnes, normalny magnes. Dziewczyny do niego lgną aż. Nie wiem dlaczego, ciężko mi to określić. No, może jak któraś dziewczyna w moim filmiku go zobaczy, sama stwierdzi. Ale naprawdę, chłopak sam przyznaje, że jest chory, że on bez wyrywania dziewczyn sobie nie radzi. No to przyjechaliśmy tutaj na zachód słońca w piątek wieczorem. Nie wiem, czy ten zachód w ogóle będzie, mam nadzieję, że będzie. No i przyjechaliśmy zobaczyć, co się tu dzieje. A co będzie później, to sami zobaczycie. Nie wygląda to ciekawie. No to tak, pogoda pokrzyżowała nasze plany. Ale i tak niewiele się działo na plaży. Ze względu na chmury, pewnie ludzie po prostu tu nie przyszli dzisiaj wieczorem. No i teraz sami się już zawijamy, bo po drodze nas może złapać deszcz. Mam nadzieję, że wieczorem pojadę na Patong, że nakręci wam coś fajnego. Jutro będę na pewno, bo już się umówiłem z kolegami. I plus dodatkowo jeszcze tam z Polski mają być ten Damian z Ucieczki do Raju. O właśnie, zapomniałem. No, także mam nadzieję, że później będzie ciekawiej. Z wypadu na Patong nic nie wyszło. Kuba ma rano trening, powiedział, że musi iść spać. Także miejsce, które wam śmiało mogę polecić na piątkowy wieczór, żeby spokojnie go spędzić, to jest Seafood Market na Rawai Beach. Jeśli ktoś będzie chciał wziąć hotel na Rawai Beach, to oczywiście proszę nie brać, bo to nie ma żadnej plaży, to się tylko tak nazywa. A nieraz ludzie są wprowadzani w błąd. Ale ten Seafood Market, który jest tutaj, śmiało mogę polecić. Pokażę wam, co tu jest. Igloo. This is for fish. Mam wszystko. Rybki, krewetki. Wszystko jest. I po kupnie tego zanosi się to na drugą stronę, gdzie są wszędzie restauracje. Z jednej strony targ, z drugiej restauracje. No. Także śmiało możecie tu przyjeżdżać. Ceny są jakie są, tak jakie piszą, od razu targujcie się o połowę. To są ceny dla Rosjan, nie dla was. Witam wszystkich w sobotni poranek. Jak można zacząć lepiej poranek, jak nie od treningu? Ja właśnie zrobiłem trochę siłowni. Idę teraz pobiegać 4 lub 5 km. No i później dzień na plaży. A wieczorem to sami zobaczycie. Sobota, wieczór, trzeba się rozerwać. Pokażę wam, co najpiękniejszego można zrobić na Phuket. Sobotni wieczór. Dobra, idę biegać. Później plaża, to też trochę zobaczycie.
wbijam na plażę. Jest to Kamala Beach. Ogólnie plaża taka sobie, ale przyjechałem teraz z innej strony i wygląda tu super. Naprawdę. Zaraz pokażę wam coś więcej. Plaża jest praktycznie pusta. Jest teraz po sezonie, nie ma ludzi. No i pogoda jest jaka jest. Chociaż dzisiaj jest bardzo, bardzo piękna. Ale przez ostatnie parę dni trochę padało. Ja idę poszukać jakiegoś fajnego miejsca, żeby się położyć. Pochodzę po plaży, jeszcze nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale fajnie, podoba mi się to, że nie ma tu za bardzo ludzi. Także na plus. Poza sezonem ludzie kompletnie nie mają co robić. Masaże poskładane, pani tylko leży przy jednym stole. Tutaj widzę dwa śluby, jeden tu, drugi z tyłu. W ogóle ta panna młoda ma już ładnie urąbaną tą samą sukienkę, ale to jej problem. No i poza tym nie ma nic. Idę w drugą stronę zobaczyć, czy bary i tak dalej są pootwierane. Wczoraj od Damiana z Ucieczka do Raju, który prowadzi swój kanał Ucieczka do Raju, który bardzo polecam wam, usłyszałem, że dowiedział się od kogoś, że czerwiec podobno jest najgorszym miesiącem pod względem deszczu. Także jeśli ktoś z was będzie chciał tu przyjechać w czerwcu, zdecydowanie odradzam. To jest dopiero mój pierwszy sezon deszczowy tutaj w Tajlandii. No i praktycznie od 7 miesięcy jak tu jestem, to teraz pierwszy raz miałem tak, że 4 dni padało. Na chwilę tam któryś dzień przestało, później w nocy nie padało też, zdążyliśmy wyskoczyć na patong. Ale ogólnie czerwca wam nie polecam. Najlepszymi miesiącami, żeby przyjechać do Tajlandii, są od grudnia do końca kwietnia. To praktycznie w maju też była fajna pogoda. No ale na przykład kwiecień strasznie gorąco. O, tutaj dalej widzimy kolejną parę młodą. Jak będą pozować. Naprawdę mi bardzo ładne zdjęcie wyjdzie z tego. Muszę wam powiedzieć, że szczerze to bardzo mi się tu teraz podoba, na tym Kamala Beach. Zawsze jeździłem tutaj od drugiej strony, od samego końca, drugiego końca. I nigdy mi się tu nie podobało. A od tej strony naprawdę jest ładnie. Tylko, że praktycznie wszystko teraz jest pozamykane. No ale to ze względu na sezon deszczowy. Ale to też fajnie, bo nie ma tu ludzi. Można się zrelaksować na plaży, poczytać książkę i nikt nie przeszkadza. Miejscem, które zdecydowanie wam muszę polecić na weekend, jest Weekend Night Market. Zapamiętajcie, Weekend Night Market. Można tu zjeść wiele pysznych rzeczy, kupić bardzo dużo. No, wszystko tu można praktycznie kupić. Tylko jest to tylko weekendy, sobota i niedziela. Ale naprawdę bardzo polecam. Zawsze jest tu pełno ludzi. Fajnie. Ale nie ma co się dziwić, bo naprawdę jest tu co robić wieczorami. Teraz szybko lecę do domu, ogarniam się i lecę na patong. Także zobaczycie najlepszą część weekendu. Oto sławny Patong Beach. No i mamy sobotę wieczór. A w sobotę najlepsze, co wam mogę zaproponować, to oczywiście Patong Beach. Dzieje się tu bardzo dużo, więcej dla samotnych facetów, ale nie tylko. Bo naprawdę można tu robić dużo. Są tu liczne bary, dyskoteki, muzyka na żywo, jedzenie. Można się na plaży piwa napić. Jest tu naprawdę wszystko, by dobrze się zabawić w sobotni wieczór. I w sumie nie tylko sobotni, ponieważ tu impreza jest codziennie. Ale ja preferuję czwartki i soboty, jest tu zdecydowanie najlepiej. Pokażę wam, jak to wygląda. Thank you.
też dużo dzieje. Siemanko, jest niedziela, już godzina popołudniowa, ponieważ wczoraj byłem na imprezie, a że w niedzielę sobie lubię pospać, bo trzeba dobrze wypocząć przed kolejnym dniem, znaczy przed kolejnym tygodniem treningowym, to po prostu trochę później wybrałem się na plażę. Jestem właśnie, a dokładnie to idę, na Katanoi. Jest to mój numer 3 na Phuket, z najlepszych plaż. Jeżeli będziecie chcieli odwiedzić najlepsze plaże, to numer 1 zdecydowanie Freedom Beach. Numer 2 Banana Beach. A numer 3 właśnie jest to Katanoi. Bardzo ładna plaża położona koło Kata Beach. Z racji tego, że wypiłem wczoraj parę piw, dzisiaj muszę wypocić. No i stwierdziłem, że bieganie po plaży to będzie najlepsza forma dzisiejszej rozrywki. Niezłe fale dzisiaj są. Oto jest plaża Katanoi. Nawet woda ma dzisiaj super kolor. Fale też są niezłe. Dla ludzi, którzy lubią surfować. O, patrzę, na przykład ta wyśmienita. Właśnie jakiś surfer próbował, ale mu nie wyszło. Ale tutaj właśnie plaża Katanoi jest najlepszą plażą do surfowania. Taka ciekawostka. Dobra, koniec tego gadania. Idę się poopalać chwilę. No i później bieganko, tak jak mówiłem. Wieczorem zabiorę was do Phuket Town, ponieważ w niedzielę, w każdą niedzielę na Walking Street w Phuket Town dużo się dzieje. Bardzo jest ciekawie, także też to jest no taka moja coniedzielna, no co nieco niedzielna, co niedzielny punkt, który odwiedzam. Albo na targ, albo właśnie na Phuket Town. Obydwa miejsca idealne. Można zjeść coś fajnego, kupić, posłuchać jakiejś muzyki na żywo. Ogólnie fajnie, bo dużo ludzi tam przychodzi. To jest jakiś ładny ośrodek, a nawet jest zajebisty, że tak powiem. No i w ogóle jest tu przepięknie dzisiaj. Propozycją na sobotni lub niedzielny wieczór jest oczywiście Night Market. To jest Weekend Night Market, zapamiętajcie tą nazwę, bo Night Market jest tu bardzo dużo, a Weekend Night Market jest tylko jeden. No i doszliśmy do ostatniego punktu weekendu, czyli Phuket Town Walking Street. W każdą niedzielę jest tutaj zamknięta jedna z głównych ulic,
No i trochę się dzieje. Zaraz wam pokażę co dokładnie. I od razu podkreślam, warto tu przyjechać.